Dzień dobry. W studiu są ze mną Magdalena Budziszewska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Marek Józefiak z Greenpeace'u. Dzień dobry. Czy zdarza wam się kiedykolwiek spotkać jeszcze osoby, które nie wierzą w globalne ocieplenie? Mnie się zdarza często i może tak. Problem jest ze słowem nie wierzą, bo to trochę tak jakbyśmy, czy wierzymy w grawitację, czy nie. Znaczy to ja wolę jednak mówić o tym, czy znają naukę o klimacie, czy znają najnowsze doniesienia naukowe. I rzeczywiście jest z tym problem, bo w Polsce generalnie nic nas do tego nie przygotowuje, żeby tę naukę znać. To znaczy ani nie przygotowuje nas do tego szkoła. Różnie bywa z tym w szkolnictwie wyższym. Ja się tym zajmowałem naukowo na uniwersytecie i teraz się zajmuję również studiując doktorancko, ale jakby to jest pewien, jestem powiedzmy wyjątkiem, natomiast no, szkoła nas do tego generalnie nie przygotowuje. Przez lata mieliśmy też taką pewną dezinformację w mediach, bo ten głos ludzi, którzy negują zmianę klimatu, no, był dosyć donośny i wyrazisty. Więc jeśli ktoś chciał, można powiedzieć, nie wierzyć albo nie wiedzieć, no to oczywiście mógł przy tym zostać. I niestety, ale można powiedzieć, że to, co jest pozytywne w tym wszystkim, to, że badania opinii publicznej pokazują, że jednak z roku na rok ta świadomość jest zdecydowanie większa. No nie da się ukryć tego też, że po prostu poczuliśmy to na własnej skórze. Tak jak Amerykanie musieli poczuć zmianę klimatu na własnej skórze, tak my też czujemy na własnej skórze, że no jest zdecydowanie cieplej. Mamy częstsze upały, częstsze susze, no i to po prostu trudno już temu przeczyć. Psychologowie mówią o czymś takim jak wypieranie globalnego ocieplenia. Bo to jest bardzo trudna wiadomość do zaakceptowania. Myśmy żyli w takim świecie, nie wiem, moi rodzice, to pokolenie w Polsce po wojnie i potem po przemianach, żyło w takim świecie, że miało być lepiej. Znaczy, że zmieniliśmy system gospodarczy, że się ludziom poprawiło, że miał być rozwój, że miał być wzrost. Każde kolejne pokolenie dzieci miało mieć lepiej niż poprzednie, bo przecież można wyjeżdżać za granicę, są otwarte granice, nie mamy pustych półek w sklepie. A globalne ocieplenie to jest taki problem, który nam pokazuje pewne granice tego wzrostu i tego, co się dzieje. To znaczy, że prawdopodobnie już nie będzie lepiej, że prawdopodobnie te koszty tego wzrostu spowodowały taki rodzaj spustoszenia w zasobach, w systemach planetarnych, w powietrzu, że trzeba zejść z takiej perspektywy, że będzie się nam tylko poprawiać, a ludzie raczej nie chcą tego usłyszeć, woleliby te dobre wiadomości. No tak, ale jak rozmawiać z ludźmi, którzy potrafią powiedzieć, nawet jeśli są politykami czy osobami publicznymi, potrafią powiedzieć, podoba mi się globalne ocieplenie, bo jest ciepło, mamy upalną pogodę, można wyjść nad wodę, jest fajnie. To co wtedy należy im powiedzieć? Jeśli słyszymy to z ust polityka, no to trzeba po prostu zganić za ignorancję, bo globalne ocieplenie to nie jest coś, z czego się trzeba cieszyć, bo zdecydowanie z tych rachunku zysków i strat, no, ten rachunek będzie negatywny. To znaczy już dzisiaj świat się ociepliło 1 stopień i widzimy, co się dzieje na świecie. Mamy pożary lasów, mamy susze, fale upałów. Zwiększają się, jeśli dalej tak będzie, będą się zwiększać obszary biedy, a duża część planety nie będzie się w ogóle nadawała do zamieszkania. To znaczy my dzisiaj zmierzamy ku katastrofie, do ocieplenia klimatu od ponad 3 stopnie Celsjusza. I jeśli polityk sobie z tego nie zdaje sprawy, no to mamy problem. I jakby tutaj trzeba grać w otwarte karty i powiedzieć jasno, że po prostu jest ignorantem albo ignorantką. Natomiast ludziom trzeba dawać też nadzieję, bo tak naprawdę na przykład raport IPCC, czyli ten raport, który wstrząsnął opinią publiczną na całym świecie w ubiegłym roku, w październiku, który mówił o tym, że mamy czas do 2030 roku na to, żeby drastycznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, to tak naprawdę raport to jest raport, który nam daje nadzieję. To znaczy jeszcze nie jest za późno, jeśli zaczniemy działać szybko, to nadal możemy uniknąć tego czarnego scenariusza, tylko po prostu nie mamy już czasu, żeby zwlekać. A co to jest dokładnie ten czarny scenariusz? Bo może dla ludzi nie jest to takie oczywiste, bo mówimy im, będzie coraz cieplej, będą pożary, będą susze, będzie głód na świecie. Ale co to jest czarny scenariusz? To o tym czarnym scenariuszu i może to jest powód, dla którego psychologowie się w tej sprawie wypowiedzieli, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że on dotyczy ludzi, bo ludziom się czasem wydaje, że to jest o zwierzątkach, albo że to jest o oceanach, albo że to jest taki temat dla ekologów, a to jest temat już dawno nie dla ekologów, to jest temat dla bezpieczeństwa narodowego, to jest problem dla lekarzy, to jest problem dla psychologów, to jest problem dla pomocy humanitarnej. No dobrze, a konkretnie co? Macie przed sobą kogoś, kto lekceważy globalne ocieplenie, lekceważy zmiany klimatyczne i próbujecie mu powiedzieć, to jest groźne dla ciebie, bo co?
bo taki system społeczny związany z globalizacją, który my mamy, jest szalenie współzależny. I teraz jeśli, z czego część osób, mam nadzieję, że się nie cieszy, bo to najpierw dotknie ludzi na globalnym południu, ale jeśli tam na globalnym południu ileś milionów, a może pół miliarda ludzi straci miejsca do życia, bo się podniesie poziom oceanów, bo w ich krajach już nie będzie dało się żyć, a w tej chwili mamy w Indiach 50 stopni, w Afganistanie temperatury, przy których ludzie umierają, no to ci ludzie, jeśli to się powtórzy kilka razy, będą stamtąd uciekać, walcząc o życie. I to nam zdestabilizuje świat i nie będzie takiego miejsca, które będzie bezpieczne. I jak na przykład Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne mówi, jakie będą psychologiczne skutki globalnego ocieplenia dla ludzi, czy właściwie kryzysu klimatycznego, bo tak już to trzeba nazywać, to one będą takie, że po pierwsze w tych krajach, gdzie będą bezpośrednie skutki, w sensie zjawiska pogodowe, upał, brak wody, umieranie generalnie, to tam będziemy mieli rekordową ilość osób dotkniętych stresem potraumatycznym, utratą bliskich osób, śmiercią, katastrofą, stratą miejsca do życia, wygnaniem. A w tych wszystkich miejscach, w których to w pierwszym rzędzie nie dotknie bezpośrednio, będziemy mieli taką sytuację, w której będziemy się spodziewać coraz pogarszającego się świata. Będziemy antycypować to i już teraz w krajach Europy Zachodniej odsetek ludzi, którzy właściwie codziennie martwią się skutkami globalnego ocieplenia, wynosi, no nie wiem, do 40% wśród młodych szwedzkich kobiet, które się pytają, czy można mieć dzieci w takim świecie. Więc my wszyscy będziemy, znaczy globalne ocieplenie będzie głównym czynnikiem kształtującym psychologię ludzi w nadchodzących latach i to jest właściwie pewne. A jak na tej mapie Polacy wyglądają? Co Polacy wiedzą o globalnym ociepleniu i co powinni wiedzieć? Ogromna większość Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia ze zmianą klimatu i ogromna większość jest też nim zaniepokojona. To widać na przestrzeni lat, że ten odsetek ludzi, którzy są zaniepokojeni, uznają to za bardzo poważne zagrożenie, naprawdę wzrósł i teraz jest w granicach 80%. Więc... Czyli więcej niż w Szwecji? Bo w Szwecji średnio... To była statystyka dotycząca skrajnego lęku. Znaczy mówimy o młodych kobietach w wieku prokreacyjnym, które codziennie myślą o tym, że ponieważ świat się zmienia i ponieważ mamy tego rodzaju kryzys, to nie wiadomo, czy można założyć rodzinę, nie wiadomo, czy warto mieć dzieci i ile tych dzieci, nie wiadomo, jak żyć, więc mówimy o w pewnym sensie sytuacjach ekstremalnych. Tutaj mówimy o osobach, które są po prostu zaniepokojone. Dokładnie tak, więc i co ciekawe, jakby jeśli pytamy Polaków o to, czy jakby są gotowi na to, żeby z tym walczyć, bo powiedzmy sobie szczerze, w Polsce ochronę klimatu trzeba zacząć od odchodzenia od węgla. Największym emitentem dwutlenku węgla, do tego podstawowego gazu cieplarnianego, jest energetyka węglowa. I my pytamy Polaków, jak się zapatrują na to, czy naukowcy mówią, Polska powinna odejść od węgla do 2030 roku, tak jak cała Unia Europejska, tak jak ten cały świat rozwinięty. No i na tak zadane pytanie ponad 3/4 mówi tak, jesteśmy za tym. I co ciekawe, nawet wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości ten odsetek to jest większość wyborców, którzy się zgadza z takim. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość głośno mówi, że nie będziemy odchodzić od energetyki węglowej, że to jest podstawa naszej gospodarki. No to co wtedy? Trzeba zadać ciekawe pytanie, dlaczego rząd chce czegoś innego niż większość obywateli. A ci obywatele i tak głosują na ten rząd. Znaczy, właśnie u nas jesteśmy w tak powiedzmy trudnej sytuacji, w której politycy czerpią ogromne korzyści z energetyki. O tym trzeba mówić otwarcie. To nie jest politycy utożsamiają interes społeczny z interesem spółek energetycznych, z interesem węgla, wąskiego lobby, więc to jest tak naprawdę, oni nie działają w naszym interesie. Politycy traktują to jako takie konfitury, tak upychają ludzi w spółkach energetycznych, zależy im na tym, żeby ten stan rzeczy trwał, a często już nawet same spółki, zdając sobie sprawę, jak się to nawet nie opłaca ekonomicznie, tak? Dzisiaj tak naprawdę energia z węgla jest droga i spółki, które są zmuszane inwestować w węgiel, no są na skraju upadku. Tauron przykładowo, tak? Czy dalej polskie spółki, na przykład Enea i Energa, mają realizować marzenie ministra Tchórzewskiego, żeby budować kolejną elektrownię na węgiel w Ostrołęce. Więc wszystko jest, rachunek ekonomiczny jest przeciwko politykom, ale mimo to oni w ten ślepy zaułek brną.
Ja mam anegdotę na ten temat szalenie irytującą. W ten weekend w mojej obecności przedstawiciel instytucji rządowej, zamilczę co do nazwiska, powiedział do młodego chłopaka, takiego nastolatka z młodzieżowego strajku klimatycznego, że zamiast protestować na ulicach powinni wyłączyć swoje konsole i PlayStation. I ja chciałam powiedzieć rządowi, że jak oni wyłączą Bełchatów, to my chętnie wyłączymy PlayStation, którego pewnie ja nie mam w każdym razie. Natomiast jakby ta skala czasowa, to że mamy właściwie 11 lat na radykalne zmniejszenie poziomu tych emisji. Ona sprawia, że choćby wszystkie nastolatki w Polsce wyłączyły swoje konsole, to to nic nie zmieni. To jest naprawdę tak, że rządy muszą odejść od energetyki węglowej i właściwie stanowisko nauki jest w tej sprawie jednoznaczne. W sensie to jest albo paliwa kopalne, albo nasza przyszłość. Zwłaszcza przyszłość tych nastolatków. A co my jako obywatele możemy zrobić dla klimatu? Mówi się o tym od jakiegoś czasu, żeby myśleć o rezygnacji z wszystkich rzeczy, które są zrobione z plastiku, o tym, jak używamy elektryczności, jak zostawiamy te wszystkie ślady po nas w lasach, wszędzie, gdzie je zanieczyszczamy. Co tak naprawdę ma sens dla poprawy klimatu? Znaczy bo może my się tylko pocieszamy, prawda? Może ja, nie biorąc torebki plastikowej ze sklepu, czuję się lepiej, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia. Znaczy indywidualne działania mają sens, ale one nie wystarczą. To znaczy my możemy dla powiedzmy naszego śladu węglowego, są takie trzy główne sfery, w których możemy go zmniejszyć. Po pierwsze to jak używamy energii choćby w domu. Po drugie jak się poruszamy, czy głównie samochodem, czy często latamy samolotem. I po trzecie jaką mamy dietę. Tak? Dieta mięsna jest dużo bardziej emisyjna, więc jeśli rezygnujemy z mięsa, to no, generalnie jesteśmy działamy lepiej dla siebie i dla środowiska, bo to też jest zdrowsze. Natomiast to nie wystarczy. Dzisiaj prawie połowa emisji gazów cieplarnianych w Polsce to jest energetyka węglowa, to są elektrownie, to są kopalnie, które emitują metan, więc my musimy też oprócz tych działań indywidualnych podejmować działania, które po prostu zmuszą polityków do tego, żeby oni w końcu dokonali zmiany systemowej. No dobrze, ale co? Młodzieżowy strajk klimatyczny został zlekceważony. Ale ja myślę, że oni nie dadzą się zlekceważyć, bo oni też mają najwięcej do stracenia. To znaczy ja mogę się pogodzić z tym, bo to jest krótka perspektywa czasowa. Wie pani, ja się tym zajmuję od lat 90. I ja w latach 90. myślałam, że moje działanie na rzecz klimatu to jest działalność charytatywna. Na rzecz przyrody, lepszego świata, ludzi w Afryce, moich przyszłych dzieci i wnuków. W tej chwili jest jasne, że to jest działalność dla mnie. Że ja dożyję, że w tych latach, kiedy ja jestem po 40, będę na emeryturze, to świat może być szalenie niestabilny i może nie być dobrym światem, żeby być osobą starą. Takim, w którym cała jakby stabilność i dobrobyt, dostępność wody, żywności, pogoda, gdzie po prostu wszystko zwariowało i gdzie nie dość, że my mamy mało zasobów, to gdzie indziej jest jeszcze mniej i ci ludzie mają problem. W związku z tym ja osobiście się boję. Myślę, że ci młodzi mają jeszcze większe powody, bo może ja się mogę pogodzić z tym, że moja starość będzie trudna, mam jeszcze kawałek życia do przeżycia, ale dla nich to będą, oni będą wtedy w moim wieku i będą mieli strasznie trudny świat. Więc ja myślę, że oni się nie dadzą zbyć takimi tekstami, wyłączcie młodzieży konsole i tam, nie wiem, zgaście światło i posprzątajcie w pokoju. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaapelował do władz uczelni o to, by na poważnie zajęły się upowszechnianiem wiedzy o zmianach klimatycznych. Czy takie działania mają sens? Zdecydowanie tak. Natomiast oczywiście edukacja nie wystarcza. Znaczy my musimy wyjść z tej jakiejś fazy hipokryzji, w której w polskiej szkole czy na uniwersytecie uczniowie i studenci nie słyszą o zmianie klimatu i właśnie młodzież ze strajku klimatycznego mówi, no nas nie uczą o zmianie klimatu, nas nie uczą o kryzysie klimatycznym i no, to jest pewien jakiś poziom minimum. Natomiast rzeczywiście to, co wracając do tego, czy protestowanie ma sens? Zdecydowanie ma sens, bo gdyby nie młodzieżowy strajk klimatyczny, to pewnie nie rozmawialibyśmy tak dużo o zmianie klimatu, gdyby nie aktywiści, którzy protestują w różnych miejscach Europy i świata, to też byśmy o tym tak często nie mówili. I politycy są wywoływani do tablicy i oni muszą się z tego tłumaczyć, dlaczego dzisiaj chcą budować kolejną elektrownię na węgiel, dlaczego nadal jakby chcą takiego świata, w którym trwamy przy węglu do lat 40. i 50., gdzie to jest tak naprawdę przepis na koniec świata.
świat. Tyle tylko, że tych młodych łatwo zlekceważyć, powiedzieć im odejdźcie od konsoli. A nas jest trochę trudniej. Znaczy, no trudniej tak, tylko że nas na tych ulicach nie ma. Zależy kim jest my. Na pewnie cały uniwersytet nie odwołał jeszcze zajęć i nie wyszedł na ulicę. Moim zdaniem moglibyśmy to zrobić, ale to jest jeszcze trochę trudne. Ja myślę, że nie do przecenienia jest też rola instytucji, zwłaszcza dużych instytucji zaufania publicznego, a taką jest na przykład Uniwersytet Warszawski. I jest szalenie ważna, czyli jeszcze nigdy właściwie w historii ludzkości nie było tak, że takie społeczne zaufanie do nauki i powiedzenie sobie, że to, co mówią naukowcy, to nie jest jakieś takie, że oni sobie tak mówią, tylko to jest oparte na wiedzy, na badaniach, właściwie na rozumie, na pewnej racjonalności, to ta stawka jeszcze nigdy nie była tak duża, żeby społeczeństwo tej nauce zaufało i stąd jakby myśmy się też wypowiedzieli, popierając klimatologów, popierając fizyków atmosfery, którzy często się spotykają no, po prostu z prześladowaniami ze strony różnych grup interesów za to, co im wychodzi w badaniach. Że właściwie, bo to jest trochę tak, że jak ludzie nie ufają nauce i mówią, nie wiem, kosmici powodują raka albo szczepionki powodują, nie wiem, wykwity i niebieskie plamy na skórze i tym podobne. Pozwólcie mi powiedzieć, że bzdury. To ta stawka jest taka, że z tego powodu może zginie dziecko, może zginie dużo tych dzieci, ale jeśli ludzie przestają ufać w doniesienia, które mówią o przyszłości całego świata, to ta skala jest w miliardach i to jest jednak efekt skali. Bardzo także serdecznie trzeba ufać nauce. Bardzo serdecznie dziękuję. A Państwa zachęcam do tego, by ufać nauce, by dostrzegać te zmiany klimatyczne wokół nas i by naprawdę przeciwdziałać im i mówić głośno, że ich nie chcemy. Żegnam się już. Polecam najnowszy numer Newsweeka. Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia.